Witam Was bardzo serdecznie. Spotykamy się na lotnisku nie dlatego, że mój dzisiejszy gość jest zawodowym pilotem, ale dlatego, że złapał życie za stery, które pozwoliły mu zdobyć nie tylko wybitne osiągnięcia w kajakarstwie i sportowe osiągnięcia, ale także otworzyły oczy na cierpienie innych ludzi. I to niesamowicie fascynuje mnie w moim dzisiejszym gościu. Jest medalistą Mistrzostw Świata, Europy, ośmiokrotnym zwycięzcą Mistrzostw Polski, czyli Darek Popiela. Witam Cię stary serdecznie. Siemaneczko, witam. Dziękuję za zaproszenie. Ja również bardzo dziękuję. Jeszcze w takiej scenerii. Tak, piękna sprawa. Samoloty poprzestawiane po to, żeby Cię kamperek tutaj ugościć. Kamperek jest najważniejsza rzecz. Dokładnie tak. Jest naszym łącznikiem. Super. Mijamy się pod przedszkolem, robimy sobie przelotkę. Dokładnie. Widzę Cię tak jak teraz. Uśmiechniętego, pełnego życia i energii. Tak Cię stary postrzegam. Jesteś urodzonym optymistą, czy to przyszło z czasem? I nawzajem. Te częste mijanki pod przedszkolem są dla mnie też mega, mega fajne i też Cię widzę zawsze uchachanego. Podglądam też na fejsie i na social mediach, co tam robisz. Wielki szacun za to wszystko. No dzięki. I myślę, że chyba tak. Chyba optymizm jest takim nieodłącznym elementem i myślę ważnym aspektem sportowca, jako bycia sportowcem. Smutni chłopcy przybiegają na metę ostatni, w tym wypadku przypływają. Kiedyś trener uraczył mnie takim cytatem i może coś w tym jest, może faktycznie trzeba mieć trochę optymizmu, by po prostu tak jak mówisz, brać życie, łapać za stery, no i szybować po różnych zakamarkach tego naszego życia, więc na pewno staram się w każdej chwili wynajdywać ten optymizm i jakieś pozytywne rzeczy. Także, on bije, tak. ja go odbieram. Dzięki. Zastanawiam się, czy tak też było, jak byłeś młodym chłopakiem, jak dorastałeś. Często obserwuję w historiach sportowców taką sytuację, że albo mieli na chacie mega trudno, od tego się odbijali, to im dało, wiesz, jakiś wzrost, albo właśnie z drugiej strony, w rodzinie było mega wsparcie i jakby była ta przestrzeń do tego, żeby rozwijać skrzydła w danej dziedzinie. Ty się odnajdujesz w którejś z tych sytuacji? Wiesz co, no chyba i jedna i druga troszeczkę zahaczam o nie, ponieważ wiesz, mój tata był takim, jest do dzisiaj wielki, nie dość, że trenerem, to jeszcze takim fanatykiem tego sportu. Mhm. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. I dla niego, mimo że na przykład w tamtych latach nie przelewało się w domu, bo jak wiemy, były to czasy raczej smutne i ciężkie pracy, szczególnie naszych rodziców. I mimo że nie było, nie wiadomo jak tam z finansami okej, to dla niego zawsze musiało być na to wiosło, na ten sprzęt, po prostu mega wsparcie rodziny. Przyjacielu, jesteś też w momencie trochę takiego zjazdu do bazy. Minęliśmy się pod przedszkolem znowu niedawno i mówisz, że nie dostałeś się na jedne z ważniejszych zawodów. To były igrzyska, dobrze kojarzę? Tokio, tak. Tokio, które za kilka tygodni startuje. I to był taki cel kilku lat, prawda? Bo sportowcy, szczególnie ci uprawiający olimpijskie dyscypliny sportu, mierzą czas czteroleciami, czasem od igrzysk do igrzysk, czyli tak zwana olimpiada, prawda? Czyli to jest ten okres pomiędzy i nim żyjemy. I w moim wypadku to było bardzo ważne 4 lata, do których przykładałem, no, dając z siebie bardzo dużo, podjąłem bardzo też wiele takich decyzji, które miały sprawić, że no dzisiaj pewnie nie siedzielibyśmy razem, tylko byłbym w Paryżu, gdzie teraz jest reprezentacja olimpijska i gdzie szykują się akurat kajakarze do właśnie wylotu do Tokio, ale no poszło inaczej, nie wydarzyło się to, co marzyłem, to, co planowałem i trzeba było jakoś przełknąć tą gorycz porażki, co też nie jest przyjemne, bo myślę, że żaden sportowiec nie lubi przegrywać, mimo że doświadczamy tych porażek całkiem sporo. A jest coś, co można wywnioskować, dać jako wniosek, co zaważyło na tym, że
że teraz jakby nie przeszedłeś dalej, to się da określić? Wiesz co, raz był bardzo wysoki poziom w naszej rywalizacji, w ogóle w tej mojej kategorii K1, no to mamy od ładnych 10 lat bardzo wysoki poziom, to są medaliści Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharów Świata, więc nawet te tytuły, jak mówisz, 8 razy mistrz Polski, to nie jest, że tam po prostu nie ma się z kim ścigać, aha, tylko faktycznie jest bardzo, bardzo mocna rywalizacja. I powiem Ci szczerze, że w moim przypadku trochę COVID namieszał, nie? Nie, okay. nie będę ukrywał, że to po prostu no, troszkę plany mi pokrzyżowało. Mega mnie zaskoczyłeś tym, co powiedziałeś przed chwilą, jeszcze nie rozmawialiśmy przed kamerami, że odpoczynek, na jaki Ty możesz sobie pozwolić, to jest tydzień. No tak, dokładnie. W tak salonie. To wypadasz cały czas, to jest niezwykła intensywność. Tak, tak, i to nie tylko ja, po prostu zawodnicy chcący coś osiągać w takich dyscyplinach sportu, no nie mogą sobie pozwolić na większy urlop. Oczywiście są różne rodzaje treningów, prawda, które w danych okresach robimy, ale generalnie nie można wiosła odłożyć na kołek, jak to mówimy, i siedzieć czy leżeć i nic nie robić, więc w tym sensie... I czekać na efekty. Tak, tak, to nie ma, to okay. Ciężka praca. Praca jest kluczowa i mądra praca, nie? To rozumiem. Jest bardzo ważne. Słuchaj, jakbyś tak mógł określić, jaką konstrukcję mentalną musi mieć olimpijczyk? Wiesz co, no to jest trudne pytanie, bo tak jak jesteśmy różni, tak samo ich różni są mistrzowie olimpijscy, czy powiedzmy olimpijczycy, których miałem okazję poznać, znam. Więc to jest bardzo różnie. Są różne cechy zawodników. Są zawodnicy, którzy na przykład są bardzo zamknięci w sobie, mniej otwarci na otoczenie, czy nawet na znajomych. Są z kolei tacy, którzy są bardzo, bardzo tacy przyjacielscy, prawda? Tak jak mój, właściwie nazywamy się braćmi, Włoch Daniele Molmenti, mistrz olimpijski z Londynu, który z kolei no, był najbardziej rozpoznawalną postacią wśród kajakarzy, uśmiechnięty, wesoły, zawsze właśnie optymistyczny, więc cechy charakteru są różne, natomiast to, co ich łączy, to myślę, jest taka nieodparta chęć wydarcia tego medalu, tego zdobycia, po prostu wzniesienia się na wyżyny, bo to, jeżeli sam nie wydrzesz, bo bardzo często mieliśmy przykład w piłce też teraz Euro, obserwujemy, jak grają drużyny, prawda? I widać, jak jedna po prostu chce wydrzeć tą trawę z tej murawy i robi wszystko, by wygrać, a druga jedzie bardziej na renomie, sławie lub gwiazdach, prawda? I widać to nieraz w meczach. I podobnie jest tutaj. Po prostu oddanie dla tego, co robisz, musi być no, całkowite. I to charakteryzuje na pewno medalistów olimpijskich, że oni w pewnym momencie swojego życia zdecydowali, ja idę za tym totalnie, prawda? Oddaję się temu i trzeba być na pewno bardzo mieć silną głowę, bardzo silną psychikę, oczywiście pomijając fakt przygotowania fizycznego, który jest no, również, nie da się nie być dobrze przygotowanym i wywalczyć medal, bo wtedy ta głowa niczemu nie posłuży, ale w momencie, kiedy jesteśmy na podobnym levelu, liczy się właśnie ta głowa. Okay. To jest... I każdy to robi pewnie w jakimś swoim stylu. Oczywiście. Tak to czytamy, jasne. Powiedz mi jeszcze chwilę przy tej porażce, przy tym trudniejszym momencie przejdziemy dalej. Ale stary, co nam daje porażka, gdybyś tak jesteś w stanie określić? No ja się nad tym nieraz zastanawiałem, bo bardzo często po tych porażkach sobie myślałem, no nie, to już koniec, nie? Po co mi to już dość. Ale to, co pytałeś o tą cechę i to się łączy z tym pytaniem, że myślę, upartość jest czymś niezwykle ważnym w sporcie, że właśnie w momencie, kiedy jesteś w cudzysłowie lub dosłownie na kolanach, bo nieraz po prostu leżysz na mecie, niedowierzając w to, co się stało, że na przykład 2 punkty pozbawiają cię medalu, pozbawiają cię jakiegoś wielkiego wyniku, byłeś tak blisko, kiedy znowu będziesz tak blisko. To jest szereg różnych pytań, wątpliwości i faktycznie czasami jesteś dosłownie na kolanach, więc porażka, ja uważam, przynajmniej w wypadku moim, daje mi takie, jak gdyby pomogła mi w ulepszeniu czegoś w treningu, ulepszeniu w swoim podejściu, ciągłej takiej poprawie. Ja odbierałem porażkę, okej, dzisiaj przegrałem, to znaczy, że zrobiłem coś nie tak, nie? Tak samo jak w życiu na przykład, zawsze starałem się
jak wybrałem drogę sportowca, to okej, nie ma bumelki, imprezki, picia, tak. Bo uważałem, że jeżeli ja to robię, to po latach, ja nie chcę sobie zarzucać, ach cholera, jakby nie to, nie tamto, to może byłbym lepszy, prawda? Więc ja daję z siebie tutaj wszystko i tak samo te porażki dają taką możliwość wyciągnięcia wniosków i próby skorygowania, bo to, co w sporcie jest fajne, to jest to, że no czasami to dużo, bo rok, czasami długo, bo 4 lata do następnej wielkiej imprezy, ale masz tą szansę powrotu, czyli nawet kiedy jesteś na kolanach, wydaje ci się to beznadziejne, to, co się wydarzyło, to ja zawsze dostrzegałem światełko w tunelu i sobie myślałem, no dobra, to teraz, jeżeli ja poprawię to lub to, no to za rok będzie lepiej. I to jest taka z jednej strony beznadziejna sytuacja, ale z drugiej sytuacja, w której staram się zawsze dostrzec jakąś nadzieję, wyciągnąć jakieś konstruktywne wnioski, no bo inaczej faktycznie można się załamać, zapić i jak gdyby próbować w czymś innym ukoić smutek, ale u mnie właśnie nie, ja właśnie zawsze szukałem w tą drugą stronę ulepszenia siebie, by spróbować zaatakować. Taki był jakby, nie lubię przegrywać, chyba żaden sportowiec nie lubi, ale te porażki są nieodłącznym elementem, bo to się dzieje bardzo często, no kiedy nie ma też kajakarza, który by wygrywał wszystko, więc nawet ci najwięksi w kółko gdzieś doświadczają mniejszych lub większych porażek i w tym sensie to jest niezwykle ważne, ja widzę to często po młodych zawodnikach, którzy jakieś drobne zawody, ale dla nich ważne, wielkie, mega przeżywają, dołują się i też staram się im wtedy mówić, no spokojnie, patrz do przodu, patrz, to było dobrze, to było dobrze. Trzeba no nie załamywać się w tym sensie, że zawsze jest jakieś światełko w tunelu i to mi jak gdyby tak zawsze towarzyszy. I to mega. To jest gdzieś, myślę, takie w tych porażkach, to co pytasz, to bym dostrzegał. Okej, to mega ci dzięki za tą lekcję, myślę, że wszyscy dziękujemy. A druga strona medalu, stary, zwycięstwo, co daje w serduchu właśnie to, że jesteś na tym najwyższym podium? Kurczę, no zwycięstwo daje mega takiego kopa pozytywnego, że w tym sensie, że droga, którą wybrałeś, cel, do którego zmierzasz, nagle go dotykasz, to jest niesamowite uczucie. Oczywiście ono jest okupione, wiesz, w sporcie wielu sportowców jakby oszukiwało, nie? Jest problem dopingu, od którego nie da się uciec. I ja na przykład powiem ci jedno z takich doświadczeń, bo mi się to fajnie odda, co też dzieje się w momencie zwycięstwa, kiedy zdobyłem pierwszy medal Pucharu Świata. No to oczywiście każdy medalista jest zapraszany na kontrol antydopingową. Tak zwany duch, czyli gość, który towarzyszy ci od momentu wpłynięcia na metę, jest z tobą, jak się przebierasz, gdziekolwiek idziesz, on ci towarzyszy. I w tym momencie ja miałem krótki czas na radość, szybka ceremonia, od razu do kontroli antydopingowej. I tam to trwa, w zależności jak szybko pójdzie ci kontrol, nawet czasem 1,5 godziny. I kiedy ja wyszedłem na tą arenę, tam już nikogo nie było. Cisza, nie? Okay. I to jest z jednej strony, wiesz, w serduchu mega radość, osiągasz coś, a z drugiej strony jest taki moment... Takie ukrycie przed tym tak, trochę tak, nastąpiło. Tak, i w sensie przez to, co sportowcy sami sobie zrobili przez oszustwa i tak dalej, wielu ponosi takie właśnie konsekwencje i smak tego jest zupełnie inny, ale dla nas, szczególnie w kajakach, gdzie nie towarzyszą temu wielkie pieniądze, bo my nie zarabiamy, tak jak, nie wiem, tenisiści, piłkarze, w ogóle, no u nas bardzo często Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, to jest uścisk dłoni prezesa i medal, więc u nas chodzi o coś innego, o taki szacun peletonu, tej ekipy kajakowej i takie wewnętrzne spełnienie i mi to dają zwycięstwa, że z jednej strony trochę pewność siebie, ale nie możesz też być za pewny siebie, bo w kajakach jest tak, że mistrz świata wygrywa, mistrzostwo świata, jedzie gdzieś na zawody nawet podwórkowe i może dostać bęcki. Okay. To jest po prostu sport, że tu wyniki nie pływają. Tu każdy start to jest zupełnie coś nowego i nowe doświadczenie, więc to na pewno dają taki moment spełnienia, dają pozytywnego kopa. I w moim przypadku jeszcze większą mobilizację do pracy, nie? To jest takie pozytywne, bardzo. No i smaczne są, przyjemne, czasem łzy szczęścia temu towarzyszą, no jak słyszysz też hymn, no to jest coś pięknego i wtedy czujesz, że ta droga sportowca, no było warto, te wyrzeczenia, to są takie drobne chwile, bo one trwają króciutko, bo zaraz często jedziemy już na następne zawody, trzeba zapomnieć, koncentrować się na następnym starcie, ale
No one osładzają te trudy. To są takie perełki, które sprawiają, tak, że... Tak, czasami że na tym paliwie kilka miesięcy, kilka lat możesz pojechać na takim jednej perełce. Są tacy zawodnicy, którzy czasami jeden wielki wynik osiągają i on daje paliwo na bardzo długo. I ja też staram się z nich czerpać jak najwięcej. Dawkować, okej. Wiem, że treningi twoje też odbywają się w Krościenku nad Dunajcem. Kiedyś płynąc tam, z tego, co obserwowałem twoją historię, otworzyły te treningi również perspektywę zupełnie inną, to co mówiłem we wstępie, czyli doświadczenie cierpienia innych ludzi, cmentarz żydowski opuszczony całkowicie. Jak to było? Jaki był pierwszy moment? Bo faktycznie było tak, że płyniesz, widzisz ten cmentarz, czy to jak to było? Wiesz co, to jak gdyby... Cała ta historia zaczyna się tak, że ja tam od dziecka, juniora, powiedzmy, startuję na różnych zawodach. Z czasem profesor Jerzy Żołądź, fizjolog, który mnie przygotowywał, zwraca mi uwagę, że słuchaj Darku, w Krościenku w tym i w tym, wiedząc, że ja się interesuję historią, tam i tam znajduje się cmentarz. Ja mówię, niemożliwe, bo tam trenowałem, czy niedawno nawet przepływałem i tam jest po prostu góra, tam nie ma co. Wejdź, zobaczysz, jest jeden nagrobek świadczący, że to jest cmentarz. No i faktycznie, i można powiedzieć, że moment, w którym ja wchodzę na ten cmentarz, to śmieję się, że do dzisiaj ja stamtąd nie wyszedłem, bo on pociągnął za sobą kolejne decyzje, kolejne wydarzenia, które no tak naprawdę no, ten cmentarz zmienił moje życie, jakby nie patrzeć. Spowodował, że zacząłem działać. No, dla mnie no, jedną z takich ważnych historii, no to jest, do Krościenka często wracam, ale na przykład z ostatniego projektu Szlomusia Chorowica, chłopczyka, który jest na zdjęciu w stroju góralskim, w czapce góralskiej, z siekierką, z całą rodziną. Ma tam może 8-9 lat na tym zdjęciu. I po 10 latach mniej więcej zmienia ten strój góralski na strój żołnierza Wojska Polskiego i ginie w obronie ojczyzny we wrześniu 1939, tak jak zresztą około 130 tysięcy było żołnierzy żydowskich w obronie polskich granic walczyło. I ten Szlomo Chorowic, tego Czarnego Dunajca, ginie gdzieś, prawda? Mhm. I o nim właściwie, gdyby też nie nasz projekt, nikt by no, nie słyszał, nie wiedział, a tymczasem ludzie teraz oglądają chłopczyka w stroju góralskim, nagle w stroju żołnierza Wojska Polskiego i same te zdjęcia przełamują wiele stereotypów, tak, które nam towarzyszą w takiej codzienności, a związane są z tematem ludności żydowskiej, które są bardzo często straszne, ale co zrobić? Po to też te moje działania, żeby coś w tym temacie też na mikroskalę zmieniać. Okej, gdyby taką wycisnąć esencję z tego projektu Ludzie nie liczby, to z czego jesteś najbardziej dumny, co się udało zrobić? To jest jak gdyby cały ten projekt jest moją odpowiedzią na to, co ja się dowiedziałem o Zagładzie, więc ta nazwa Ludzie nie liczby przede wszystkim oddaje ducha naszego projektu, czyli to, co jest najważniejsze, bo my nie tylko sprzątamy cmentarze, wydobywamy te historie poszczególnych osób na światło dzienne, ale imiennie upamiętniamy całe społeczności, czyli tak jak w Krościenku 256 ofiar, w Grybowie 1774, w Czarnym Dunajcu 494, teraz w Nowym Targu ponad 2000. I to wszystko, ja teraz, prawda, mówię liczby, ale na naszych pomnikach ludzie, tak, można każdego z imienia i nazwiska przeczytać, zobaczyć, jaki miał wiek. Bardzo często to są dzieciaki w wieku naszych dzieci, nie? I widzisz tą skalę. I to jest, myślę, to, co od ludzi słyszę, od lokalnej społeczności, która wchodzi na te cmentarze, tak jak w Czarnym Dunajcu mamy monitoring. Widzimy, jak to się stało pewnym takim miejscem, gdzie turyści to bardzo często odwiedzają, lokalsi, ten cmentarz, tą przestrzeń, która była łąką, a teraz nagle są pomniki, jest pamięć, są świeczki, jest zupełnie inny klimat. To oni właśnie mówią, że nie zdawali sobie sprawy ze skali zagłady. I to jest myślę coś, ale do dumy jeszcze daleko, trzeba zakasać rękawy i pracować. No to w stylu sportowca. Dokładnie, ale to zasuwamy, wiem, dalej. Będzie w tym stylu. Stary, jeszcze w dwóch zdaniach. Czy ten projekt, ta rzeczywistość, ona wpłynęła jakoś na ciebie i twoją relację z twoją rodziną, z twoimi dziećmi? Oczywiście, oczywiście. Wiesz co, ja sobie bardzo często to przekładam, co by było, gdyby to spotkało moją rodzinę, jak ja bym się zachował. Oczywiście nie ma na to zero-jedynkowych odpowiedzi, tak, bo bardzo często siebie lokujemy w relacji wojennej w tamtym czasie jako tylko bohaterów. To są tak skomplikowane. Ja śledząc te historie, siedząc jak gdyby cały czas w roku 42, bo tak naprawdę to tam historycznie cały czas jestem,
widzę, jak to wszystko było skomplikowane, tragiczne i nie ma takich zero-jedynkowych odpowiedzi. Mhm. Natomiast tragedia tych ludzi, tragedia poszczególnych rodzin, które ja noszę też w serduchu, oczywiście wpłynęła na mnie i wpływa na moje relacje z córeczkami, z żoną. Staram się być dobrym ojcem, staram się, by ta rodzina była dobrą rodziną, bo tak samo jak wtedy, nikt z tych osób nie przypuszczał, co przyniesie, jaką tragedię przyniesie następny dzień, tak samo my w naszym życiu nie wiemy. No i chyba do tego to się sprowadza dzisiaj, my żyjąc w wolnym kraju, w wolnej rzeczywistości, niewojennej, to jest właśnie, by dobrze żyć, by dobrze przeżyć i zrobić coś dobrego. I ja tak to widzę i tak do tego i za tą podchodzę. Inspirację Ci, stary, mega dziękuję. Dzięki wielkie. Ja też mam jedną rzecz dla Ciebie, już staram się ją tutaj wyłuskać. Tylko to jest pewien prezent, wyzwanie. W takim sensie, że, że ja Ci go dam, ale tylko na sekundę po to, żebyś mi go podpisał. Okay. A my wylicytujemy to, co tutaj super, jest. I będziemy na jakiś dobry cel tutaj przeznaczać. Ja Wam pokażę już, jak to wygląda i zaraz Tobie też. O, to jest Twój pomnik, troszeczkę uhonorowany w klimacie. Fantastycznie. I Twojej pasji, i tego, co jest Twoim dorobkiem społecznym. Za to Ci mega dziękuję. Super. To już zaraz poza kulisami podpiszemy. Ja Ci mega dziękuję dzięki za tą rozmowę, za Twoją postawę, za ten uśmiech pod przedszkolem. Jeszcze nie będziemy mijać, bo dzieciaki w innym kierunku. Wam tego uśmiechu życzę. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Arcadio Mexico. My czynimy tutaj powinności i zapraszam na odcinki z innymi gośćmi. Trzymajcie się, adios, dobrego dnia. Piękna odlatujemy. Sprawa.